Wieczór zacznie się od laudacji na cześć Tatiany Pitak, która tutaj ma indywidualną wystawę pod tytułem Kobiety, Anioły i Dzieci. Później będzie otwarcie drugiej wystawy, w której brali udział artyści, malarze i poeci w projekcie Poezja i Obraz. I będą czytać swoje wiersze, będziemy oglądać obrazy innych koleżanek, innych kolegów, którzy w ubiegłych latach, ostatnich przed pandemią, właśnie uczestniczyli w takim projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Vivamy, Zespół Pracy Twórczej Plastyki, no i oczywiście wydawnictwo Krywaj, czyli Krystyna Wajda. Anioły. Zawsze czułością ogrzewać muszą zziębniętych. Skrzydła to symbol anioła, ale anioły wcale nie muszą być skrzydlate. Moje życie twórcze, jeżeli chodzi o malowanie, jest bardzo krótkie, bo od niedawna maluję, od 4 lat właściwie. I no, w zasadzie cały czas się uczę, próbuję różne kierunki i różnie to wychodzi. To raczej mąż jest takim prowodyrem, on mnie za sobą pociąga, że tak powiem. I tak całe życie, od 50 przeszło lat. On zajmuje się sztuką, kulturą, a ja mu raczej towarzyszę, pomagam. No a będąc na emeryturze, postanowiłam sama coś zacząć robić. No i zaczęłam malować. A ponieważ kiedyś, jeszcze w szkole podstawowej, miałam ochotę iść do szkoły plastycznej, więc jakoś mi to zostało i odezwało się teraz po wielu, wielu latach. Cały czas poszukuję. Na razie akrylem, maluję akrylem, ponieważ no, jest o tyle wygodny, że nie ma takich zapachowych rzeczy jak olejna farba, bo w domu nie da rady malować, a ja maluję w pokoju, więc no, nie byłoby przyjemnie siedzieć potem w tych takich oparach.